Jako dramatyczną określił sytuację polskich rolników europoseł Zbigniew Ziobro, który odwiedził Rzeszów. Obok lidera Solidarnej Polski w spotkaniu wzięli udział posłowie Mieczysław Golba i Kazimierz Ziobro. Zapraszamy do obejrzenia fragmentów konferencji. Wiemy o tym, że sytuacja polskich rolników jest dramatyczna. Jest to oburzające, że polski rząd nie robi nic, aby przeciwdziałać tak drastycznym sytuacjom, które odbijają się na sytuacji życiowej setek tysięcy rolników i ich rodzin. Wiemy dzisiaj, że koszty skupu zbóż i rzepaku są poniżej kosztów produkcji. To oznacza, że rolnicy, którzy zaciągnęli kredyty na produkcję, nie będą w stanie ich spłacić. To oznacza ogromne problemy społeczne w przyszłości, jeśli ta sytuacja nie ulegnie zmianie. Tymczasem wiele na to wskazuje, tak mówią osoby zorientowane w meandrach rynku, że mamy do czynienia z zmową spekulacyjną, jeżeli chodzi o niski poziom cen skupu pszenicy czy niski poziom skup rzepaku. Do tego dochodzi brak elementarnej ochrony naszego rynku przed nieuczciwą konkurencją i importem z Ukrainy. Na tym oczywiście zyskują importerzy, na tym zyskują spekulanci, ale na tym traci polski rolnik i na tym w perspektywie stracimy my wszyscy, bo jeśli dojdzie do sytuacji, że w Polsce zbankrutują rolnicy, że rolnicy w przyszłości będą bali się inwestować, zaciągać kredyty, no bo nie będą mogli liczyć na to, że ta produkcja będzie w minimalnym choćby zakresie opłacalna. Dziś produkcja rzepaku w Polsce jest droższa niż możliwość skupu tego surowca od nich, to dojdzie do tego, że w przyszłości do Polski też będzie wyłącznie sprowadzany towar w postaci pszenicy, w postaci żyta, w postaci rzepaku, ale będzie on z kolei dużo, dużo droższy, dlatego że po prostu takie będzie wewnętrzne zapotrzebowanie rynku. A co gorsza, będziemy musieli my wszyscy rozwiązywać problemy społeczne setek tysięcy ludzi, rodzin, rolników, którzy nie będą w stanie już się utrzymać, no bo nie będą prowadzić działalności, więc będą musieli być na utrzymaniu państwa. Racjonalne państwo tak nie działa. To jest rzecz niezwykle upokarzająca i wstydliwa, że my musimy o tym mówić po raz kolejny, kiedy pojawia się tego rodzaju sytuacja i te problemy widać jak na ręku. Niestety takich karapytów, w cudzysłowie, wśród ludzi, którzy decydują o strukturze polskiego rolnictwa, polskiego rynku jest mnóstwo. Brak uczciwości powoduje, że jest mętna woda. Tam, gdzie się zaczyna mętna woda, zaczynają się bagienko, to na tym tracą uczciwi ludzie, ci, którzy wykonują, rolnicy, którzy wykonują ciężką, uczciwą pracę. A zyskuje nieliczne grono spekulantów, bo wiadomo, że ktoś na tym imporcie zyskuje, ktoś sprzedaje, ktoś tym wszystkim obraca i jest z tego bardzo zadowolony. No niestety, wiemy przecież, że od wielu lat za prawidłowe działanie w obszarze rynku rolnego odpowiada Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja nieprzypadkowo nawiązuje do znanego polityka na Podkarpaciu z nazwiska tegoż ugrupowania, przynajmniej do niedawna polityka tegoż ugrupowania, bo mówię o pewnym takim przykładzie, że jeżeli na ważnych stanowiskach publicznych w sektorze rolnym będą ludzie z legitymacją partyjną PSL-u, ale ludzie, którzy będą mieli mentalność swojego byłego kolegi partyjnego, pana Karapyty, no to niestety nie będzie ich główną ideą rozwiązywanie problemów polskich rolników i dramatu ich rodzin, w których się znaleźli. Oni będą myśleć o sobie, będą myśleć, jak zagrabić pod siebie, w cudzysłowie używając takiego, wybaczcie państwo, kolokwialnego języka, ale nie będą starali się rozwiązywać tego nabrzmiałego problemu. Przecież po to jest właśnie państwo, aby ingerować w takich sytuacjach, aby zapobiegać takim sytuacjom, aby przygotować pewną strategię w zakresie polityki rolnej, która przecież bierze pod uwagę różne zjawiska na rynku produktów rolnych. Chcemy jako Solidarna Polska wystąpić o dwa takie ważne elementy ze strony rządu i premiera. Po pierwsze oczekujemy, że premier polskiego rządu, któremu podlega bezpośrednio Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i szef ABW, zleci niezwłoczne śledztwo, które mogłoby w sposób precyzyjny ustalić, jaki jest charakter tych gwałtownych spadków cen zbóż i rzepaku, bo jeżeli ten spadek jest o 100% w zasadzie, bo w zeszłym roku to było za tonę, no, o ile pamiętam, w przypadku rzepaku kwota
2100 czy 2200 nawet, a w tym roku jest 1200, no to mamy tak gwałtowny spadek, który wymaga wyjaśnienia. Jeżeli znawcy rynku rolnego mówią, że za tym kryje się element spekulacyjny, no to w takim wypadku spekulacja jest przestępstwem. Działaniem na szkodę rolników, doprowadzając ich do bankructwa poprzez wykorzystanie ich ciężkiej pracy i pewnej ufności, zasady gospodarki i rynku rolnego w Polsce, gdzie mogli w sposób uczciwy zakładać, że ich praca, jaka zostanie wykonana, zaciągnięte kredyty, inwestycje w nawozy, w maszyny, że to wszystko znajdzie później swój zwrot w wyniku płodów ich pracy. Tymczasem okazuje się, że to jest coś, czego nikt z nich się nie spodziewał, mianowicie ceny są poniżej kosztów produkcji. No, premier nie powinien być wobec takiej sytuacji bierny. Po drugie, chcemy informacji bieżącej na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które będzie się zaraz po wakacji, rządu i ze strony pana premiera, co zamierza uczynić, aby zapobiec w perspektywie tego rodzaju zdarzeniom. Dlaczego nie ma poważnej polityki rolnej, która gwarantowałaby, że tego rodzaju niespodzianki nie spotkają uczciwie i bardzo ciężko pracujących rolników, tysięcy rolników w Polsce. My nie możemy być ludźmi pozbawionymi empatii. Ja nie jestem rolnikiem, nie byłem. Pan Kazimierz Ziobro był kiedyś w latach młodości też rolnikiem, więc to znaczy trud ciężkiej pracy rolniczej. Ja się spotykam z rolnikami. Muszę Państwu powiedzieć, że spotykam się też z dziećmi. Widzę też dzieci tych rolników, całe rodziny, można powiedzieć całe pokolenie, jak podaję im rękę, to ja widzę, jak te ręce są spracowane, jak ciężko ci ludzie pracują, i dzieci, i ludzie starsi. To jest naprawdę ciężka praca i szanujmy tą pracę. Nie pozwólmy na to, aby ktoś w sposób przestępczy oszukiwał, spekulował i poprzez nieuczciwe praktyki doprowadzał tych ludzi do ubóstwa, wręcz do bankructwa i do dramatów osobistych, życiowych. Ich, tych rolników, ich rodziny. Od tego jest państwo. Państwo musi strzec pewnych elementarnych reguł i my tego właśnie się domagamy.